Magda Gorożankin, zapraszam na rozmowę z gościem dnia a dziś w naszym studiu ksiądz Rafał Babicki, proboszcz parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Skierniewicach. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. A jeżeli parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i ksiądz Rafał Babicki to Ekstremalna Droga Krzyżowa. To jest ta wiodąca parafia w Skierniewicach, która od lat zajmuje się Ekstremalną Drogą Krzyżową. Nie inaczej jest w tym roku i coraz mniej czasu zostało do podjęcia Decyzji, że chce wyruszyć, bo ta ekstremalna droga już 1 marca i dziś trochę szczegółów technicznych, jak wziąć udział, gdzie się zapisać, gdzie się zgłosić, ale też chciałabym poruszyć temat, po co to w ogóle robić. Bo my mamy nabożeństwa drogi krzyżowej w parafiach. Jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, może ją odmówić też w domu, a tymczasem droga, do której wypadałoby się przygotować. No na pewno tak. To troszkę trzeba by o tym myśleć, jeśli się chce przejść te minimum 40 km 42, 43, a do Łowicza jest powrotem przecież 57, no trochę trzeba treningu, trochę trzeba wcześniejszego przygotowania. I chyba cała ta y, otoczka, zamysł y, jest trochę takim elementem, który potrzebujemy, żeby przenieść na nasze życie, bo słyszeliśmy pewnie nieraz, że życie to maraton. Że życie to jest długa droga, że życie to jest droga, która czasami prowadzi przez różne takie ciemniejsze historie naszego życia, ale też i piękne doświadczenia poranka, euforii, że się, że się pokonało wszelakie trudności. I chyba to był taki zamysł główny organizatorów sprzed wielu już lat, żeby właśnie trochę pokazać, że jest taki moment, bym nazwał tego w dobrym tego słowa znaczeniu takiego treningu, który jest i dla ciała, i dla ducha, a związany jest z duchowością też. Jak jeden z banerów właśnie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej głosi, że na Ekstremalną Drogę Krzyżową idę po duchowość, żeby odkryć ten element. I z jednej strony ogromnego wysiłku, ale przecież ogromny wysiłek też wkładamy w nasze życie, w codzienne nasze życie. Wiemy, jak, o, jak ono wygląda. Tak samo tutaj jest. To jest trening, to jest takie doświadczenie, żeby znaleźć ten punkt odniesienia po prostu i, i wyruszyć. Tak? I myślę, że to jest właśnie to jest przeniesione na tę ekstremalną drogę krzyżową. To po to tam idziemy. Zadałam to pytanie, bo mnie od lat fascynuje to, że kiedy pojawia się pierwsza wzmianka o ekstremalnej drodze krzyżowej, zawsze jest lawina komentarzy i to od osób, które chcą wyruszyć i zachęcają kolejne, żeby wyruszyć. To nie jest tak, że w ekstremalnej drodze krzyżowej ze Skierniewic czy z każdego innego miejsca w Polsce idą tylko ci, którzy najgorliwiej modlą się co niedzielę w pierwszej ławce w kościołach. Tylko tam idą naprawdę ludzie, którzy często to podkreślają, że to jest ten jeden dzień w roku, kiedy oni są inni. I to jest też fenomenalne, że EDK zjednoczy ludzi, którzy rzeczywiście tą duchowością żyją na co dzień i tych, którzy właśnie od tego momentu zaczynają poszukiwania. Może co roku, a może ten jeden raz wystarczy. Tak, to, to na pewno jest taka przestrzeń, w której no, jesteśmy sami, tak? Zostajemy ze swoimi sprawami. Może tą tradycyjną formą. Taką dochodzenia do, do prawdy, czy poszukiwania prawdy, czy odnalezienia się nawet we wspólnocie Kościoła, może nam jest trudno, tak? A to, że, że to jest noc, że to jest związane z wysiłkiem, to, że, że wyruszamy w drogę, że właściwie tak naprawdę, pomimo tego, że idziemy w jakichś takich mniejszych, większych grupkach, czy idziemy samotnie, to, to i tak idziemy właściwie sami, więc idziemy ze swoimi sprawami i to jest przekroczenie jakiejś takiej bariery, to jest związane przecież z odwagą. To jest związane przecież z takim, z takim przekroczeniem swoich ograniczeń, swoich jakichś takich myśli natrętnych, tak, które nam mówią nie, nie, nie ruszaj się tak, nie rób tego, nie, nie szukaj prawdy, nie szukaj Pana Boga w swoim życiu, nie szukaj relacji z Jezusem Chrystusem, tak, no bo co ci to wszystko i tak dalej. I myślę, że to, to, to może być taki moment i to jest dla wielu osób taki punkt zwrotny, tak? gdzie się uruchamia wiele rzeczy, no a jeśli już po, pokonamy te 42 kilometry, które nam na początku nam się wydają, czy 43, czy 57, wydają się że naprawdę, to jest w ogóle nie do zrobienia, tak? a jednak jest to do zrobienia, jest to do zrobienia, więc jeżeli to jest do zrobienia, to wiele rzeczy jest też do, do pokonania w swoim życiu. To jest też nawiązanie do hasła tegorocznej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, musicie od siebie wymagać, te słowa skierował Jan Paweł II, więc kiedy pojawia się to zwątpienie: nie idź, nie szukaj, zostań w domu. Przecież jest tyle ciekawych filmów na, na różnych platformach, po co się włóczyć po nocach, to może warto sobie to hasło przypomnieć, że no jednak należałoby od siebie wymagać, bo no można przetrwać życie, a można je przeżyć. I chyba ci, którzy wyruszyli w ekstremalną drogę krzyżową, są takim dowodem, że ta droga rzeczywiście zmienia. Trochę więcej od siebie, to trochę więcej dla siebie. Dawno temu pokończyliśmy szkoły różnego rodzaju, gdzie od nas wymagano, tak? Wyprowadziliśmy się z domów rodzinnych, od naszych rodziców, którzy też od nas wymagali i teraz pytanie pozostaje, no kto od nas wymaga? No dobrze, w małżeństwie, no to współmałżonkowie. No dobrze, no. w kapłaństwie, no przełożeni będą, tak? Ale to też jest taka, bym powiedział, przestrzeń, taka relacja, w której no dobrze, no, pewne rzeczy się da zrobić wspólnotowo, da się sobie jakoś zorganizować, ale dochodzimy do takiego punktu, że pytanie jest o nasz rozwój. Czy my się rozwijamy? no bo w przestrzeni każdej relacji czy to będzie życia małżeńskiego czy takiego całkowicie niezrzeszonego no to i tak dojdziemy do punktu bo to się da wszystko po w życiu poukładać tak i dochodzimy do takiego komfortu Osiądziemy. Jest przyzwyczajenie, jest taki dobry klimacik, nie? Poukładaliśmy sobie wiele rzeczy, i teraz pytanie: tylko, czy, czy to jest rozwój, czy to jest po prostu dojście do takiego punktu, że nam jest wygodnie, bezpiecznie, obwarowaliśmy się, wzmacniamy te nasze, nasze tutaj pozycje obronne, a okazuje się, że tak jak poanalizujemy wszystko i pobadamy, że nie jesteśmy zadowoleni, no nie jesteśmy szczęśliwi, nie ma w nas szczęścia, nie ma spełnienia, nie? tak człowiek nabiera frustracji gdzieś robi się taki karłowaty nie da się z nim pogadać na pytanie co u ciebie daj spokój, nie, i tak dalej no to, to gdzieś to jest i pytanie jest właśnie ekstremalna droga krzyżowa jest takim takim zaproszeniem to hasło tak musicie od siebie wymagać jest takim bym powiedział uruchomienie w człowieku no a czego od siebie dzisiaj wymagasz nie T tego komfortu czy wymagasz sobie tego że może może są jakieś przestrzenie w które Pan Bóg, tak, czy, czy, czy rodzina, czy wspólnota, czy ktoś, tu mnie powołuje do czegoś, żeby coś jeszcze zrobić, tak. Można usiąść i narzekać na, na wszystko, tak? A można po prostu wyruszyć w drogę i to, to, to mówimy tu o ekstremalnej w drogę, albo w ogóle w drogę czegoś nowego w swoim życiu, nie, podjąć jakieś no, nowe zadania. I myślę, że to hasło jest takie dla nas, ludzi, że tak powiem, dorosłych, którzy naprawdę wyszliśmy ze szkoły, jesteśmy przed 50 po 50 albo po 30. no, no bo kto od ciebie będzie wymagał, nie? To zostajesz wtedy sami, ta zostanie w samotnej przestrzeni, no, tam można wiele rzeczy zrobić, tak? To można zrealizować własne marzenia i być dla kogoś naprawdę jakąś takim szczęściem, radością, tak, i mieć fan z tego życia, tak, swojego. To zostawiamy refleksji, być może na czas ekstremalnej drogi krzyżowej, a być może nawet teraz na czas rozważania, czy w ogóle na nią wyruszyć. I skoro o drodze krzyżowej padło już y, trochę y, słów na temat jednej z trasy skierniewice łowicz-skierniewice, to jest ta najdłuższa trasa, ale w skierniewicach jest z czego wybierać, że tak powiem, więc powiedzmy trochę o tych technicznych y, szczegółach ekstremalnej drogi krzyżowej, bo ja wcześniej już gdzieś wspomniałam, że to nie jest tak że w 1 marca decyduje, że dobra, idę i idę bez przygotowania. Chociaż są i tacy, i też przychodzą w pełni ekstremalną drogę krzyżową. No powołani tak, w, okładę, w ostatniej chwili, ja. tak. 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 <gry> Do 1 marca jeszcze jest szansa się przygotować. Tak. Więc co należałoby zrobić, jak no. się zapisać, którą trasę wybrać? Pierwsza rzecz, taka najważniejsza, żeby sobie zobaczyć, wchodząc na stronę internetową Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, tam jest zakładka... Województwo i szukamy naszego miasta, rejon Skierniewice. I patrzymy sobie na trasę, tak? No pierwszą, chyba taką bardzo ważną rzeczą, punkt odniesienia, który musimy sobie wziąć, no, czy to będzie właśnie 43, czy to będzie 57, czy może właśnie 42. No, Niepokalanów jest zawsze taką trasą chyba najczęściej uczęszczaną, dlatego że, no, to nie jest Niepokalanów, tak, no, idziemy do Matki Bożej, do Maksymiliana, ta Kaplica Adoracji, to jest ten punkt. Niektórzy mają po prostu, tylko tam chodzą. A propos Niepokalanowa, to od razu powiem, bo dostaliśmy informację tutaj od kolegi Mariusza, który właśnie powiedział, że jest Budowany tunel jest tam, ale tylko jest chyba przejście. Chyba przejazdu chyba nie ma jeszcze, tylko jest przejście dla, dla pieszych, więc trzeba troszeczkę inaczej się dostać do niepokalanowa od, od innej strony, ale to tam jest wszystko do, do zrobienia. Ale no, może ktoś czuć głębokie więzi, na przykład z, jakieś, czy na przykład chce poznać bardzo ładną trasę, ja osobiście polecam, jestem ją zachwycony. To jest do Białej Rawskiej, bo ona naprawdę w dużej części idzie, idziemy bokami, lasami, tutaj przez te wszystkie od starej rawy tam naprawdę są urokliwe te tereny. Szczególnie nocą. Może wtedy mniej widać, ale, ale naprawdę to są, to są przepiękne. Jest do Maniewice też. No to do sanktuarium w do Też bardzo ciekawa, ciekawa trasa. No i mamy Puszczę Mariańską. To jest pętla. Tak jak mamy do Łowicza, no to idziemy i z powrotem. Ale Puszcza Mariańska ma mniej kilometrów. I Puszcza Mariańska, jeśli ktoś czuje, że zrobi tylko połowę, tak. Jeśli chociaż zachęcam do tego, żeby, żeby jednak przejść Całość, ale to jest, jest to blisko skierniewic. Żeby na przykład kogoś odebrać, to też może na pierwszy raz, jak ktoś chce poczuć to wszystko i zobaczyć, to może taka ta puszcza mariańska jest bardzo dobra. To jest taka technicznie też dobra droga, dlatego że wychodzimy z jednej strony kościoła, a przychodzimy z drugiej strony kościoła. Samochód można zostawić przy kościele, więc już nie trzeba nikogo angażować na drugi dzień, żeby ktoś nas odbierał. Także tutaj chyba najpierw trzeba sobie zobaczyć kilometry trasy, potem takie poruszenie serca, gdzie czy bardziej może biała raz. A może właśnie łowić, może nie pokalanów, i tym się, tym się kierować. Kwestia przygotowania to też odpowiedni ubiór i odpowiednie buty. Myślę, że to już ci wytrwali wiedzą, ci, którzy będą szli pierwszy raz, to jest jednak. Ponad 40 kilometrów, więc te buty muszą być sprawdzone. Padło takie słowo, że w puszczy mariańskiej, akurat na przykładzie tej trasy, y, można w połowie skończyć. Pytanie, które często się pojawia też nawet w komentarzach, nie tylko w skierniewickiej ekstremalnej drodze krzyżowej, co jeśli nie dam rady? Jeśli nie dam rady, to znaczy, że przez nas, następny rok trzeba ćwiczyć, trenować. <laughs> to trzeba się po prostu wziąć troszeczkę za siebie i po prostu się da radę, tak? No to jest taki sygnał, że po prostu, jeśli chcemy coś robić, tak? i się decydujemy na to, że zamysł tej ekstremalnej drogi jest pokonanie 40 km 42, 43, jeśli w tym roku nie, nie damy rady, bo faktycznie buty mogą zawieść, no, nogi mogą zawieść, wszystko może zawieść, naprawdę to, to przecież wiemy, że to jest wysiłek i kontuzje, nawet ci, którzy są nie wiem, czy biegaczami, czy nie żyją, no może coś po prostu wyskoczyć. Czasami cele osiągamy, nie osiągamy w tym roku, tak? osiągniemy cel za rok albo za dwa lata po prostu, tak, możemy musimy poćwiczyć. Też słyszałem ktoś tak, który mówi, że no wreszcie może w tym roku przejdę całość i to młody człowiek, tak, i młody i, i wysportowany człowiek, no bo to też jest kwestia psychiki. Są osoby, które mówią, nie dam rady i koniec, nie, odłączyło po prostu jakiś tam guziczek się w głowie uruchomił, włączył się mechanizm sobie i tyle, nie pójdzie, tak. Może faktycznie ta kwestia nocy to też może blokować, nie, więc różnie. To jest wszystko właśnie wpisane w ekstremalną drogę krzyżową. Ona nie ona się nie zaczyna i nie czy 1 marca, tak jak w przypadku na naszego rejonu, to jest, to jest taki jakby klimat, takie funkcjonowanie, sposób bycia, który jest przez cały rok. Cieszę się, że ksiądz powiedział też o tych blokadach psychicznych. Fizyczne to jedno, ale ta psychika, noc i wszystko to, co się składa na ekstremalną drogę krzyżową, nie odejmuje w całym tym haśle drogi krzyżowej. Bo fajnie jest mówić o tej ekstremalności, że noc, że buty, 40 kilometrów, psychika, te sprawy. Tymczasem to nadal jest droga modlitwy. To w sumie takie rozbudowane nabożeństwo, które trwa całą noc. Czasem nawet i połowę poranka, bo w różnym tempie ludzie dochodzą do miejsca docelowego, tak jak niektórzy żyją przez cały rok tą drogą krzyżową. Więc nie zapominajmy też o tym członie drogi krzyżowej, żeby się na tą ekstremalność nie, nie zafiksować i nie potraktować tego może jako wyzwania. Pokażę, że przebiegnę te 42 km. To bardziej jest, chodzi o życie duchowe, czyli tę fizyczność, przenosimy na życie duchowe, tak? Że jesteśmy w stanie zapanować nad swoim organizmem, nad swoimi myślami też nad swoimi natrętnymi myślami, nad swoimi złymi myślami tak nad myślami naiwnymi na przykład w swoim życiu. Niektóre czasami prowadzą nas tam. Człowiek potem nie wie, jak się z tego wygrzebać i, i wycofać, nie? Więc to, to jest, to, to właśnie to, ta fizyczność ma doprowadzić nas do duchowości, no bo wiadomo no, to jest jedność, tak? To jest jedność ciała, ciała i duszy i to ma nas do, doprowadzić do takich wniosków, że skoro w takim życiu fizycznym daję radę, to i w życiu duchowym jestem w stanie dać, dać radę stanąć w otwartości na nowe, na nieznane, na czasami, na wyzwania, tak, które stawiane są, są w życiu. I to jest dla mnie osobiście na przykład ta, ten czynnik duchowy jest o tyle fajny, bo jakoś tak pomimo upływających lat widzę, że mi brakuje czasu na przerobienie tych treści. Przetrawienie, tak bym nawet powiedział, tak, tak wręcz do, do, dokładnie. A na ekstremalnej drodze krzyżowej, bo jak mamy na przykład drogę krzyżową w kościele, też oczywiście w ogóle nie ma dyskusji, to też jest modlitwa. Ale jednak, między jedną a drugą stacją nie ma czasu, żeby te treści siadły ci w sercu. Nie, nie, ma, nie ma tego, nie? Bo już przechodzimy do następnej stacji i tam, o, no, świetne rozważanie, nie? Czasami coś po drodze krzyżowej zostanie, tak? Ale tutaj, kiedy mamy do przejścia tam powiedzmy od jednej stacji do drugiej godzinę, czy tam 40 minut i kiedy teraz mamy fajnie, bo jest, odsłuchujemy te rozważania w telefonie, gdzie troszkę jest element muzyki, taki w tle wprowadzenia, trochę jak modlitwa w drodze, to, troszkę tak to jest zrobione w takiej formie, to naprawdę idąc nawet w grupie, to człowiek zostaje sam z tą treścią i kiedy się przypilnuje tak, w sensie takim myślowym, to naprawdę przez całą stację można iść z tym rozważaniem, z tym pytaniem, które tam się czasami pojawia, albo z tym świadectwem. Nie wiem, nie słuchałem jeszcze tegorocznych rozważań. Zostawiam to sobie ale, ale naprawdę to może nieźle, nieźle osadzić, osadzić się w sercu po prostu, tak, i w pamięci. Jest okazja, żeby się o tym przekonać, doświadczyć tego na własnej skórze. 1 marca. Piątek, najpierw msza święta w kościele o godzinie 18.30, a potem już każdy. Indywidualnie choć te pierwsze kroki zawsze w grupie. Tak od paru lat obserwuję, kiedy ekstremalna droga krzyżowa wychodzi ze Skierniewic, więc to jest taki pierwszy moment, gdzie wszyscy idą. Jest super, jest energia, jest moc. Przyjeżdżam w okolicy ósmej, dziewiątej stacji. My nie będziemy z Tobą rozmawiać. I ja już wiem, że to jest ten moment, kiedy są w środku siebie bardzo głęboko, i to jest ta chwila, gdzie już nikt nie ma dostępu. I niech tak będzie i w tym roku. Wytrwałości, powodzenia, dotarcia do celu i pięknych przemyśleń życzę na ten czas. Bardzo serdecznie dziękuję i wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Do zobaczenia na przy świętej i do zobaczenia na szlaku na Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Ja w tym roku do Niepokalanowa, bo kilka lat już nie byłem, idę do Matki Bożej, bo tam parę spraw mam tam do załatwienia z Matką Bożą, a ona ze mną. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był ksiądz Rafał Babicki z parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Skierniewicach. Bardzo dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże.